Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jak być może Państwo zauważyliście, pan Radosław Sikorski zrobił sobie od kilku dni przerwę od bezczelnego wpychania nas, Polaków, w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską przy użyciu dość podłych socjotechnik, manipulacji, a nawet oczywistych kłamstw. Takich jak na przykład wmawianie nam Polakom, że zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy. To jest nasz obowiązek oraz że jest to dla naszego bezpieczeństwa, wobec faktu, że nawet dla jego kolegi z rządu i to w randze wiceministra jest oczywiste. Że oznacza to wejście w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską oraz wobec faktu, że jak na razie żadnego Polaka w Polsce rosyjska rakieta nie zabiła. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to w pierwszej linii opisu macie Państwo link do mojego drugiego kanału Krzysztofa Torwoźniak, gdzie jest wyraźny cytat, bodajże z Radia Z, z tego kolegi. Jak to się jak on ładnie sam siebie określił rządowego polityka, znaczy kolegi pana Sikorskiego z rządu. Rządowego polityka, który wprost mówi, że takie zestrzeliwanie to byłoby władowanie się w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską. To jest mój drugi kanał, więc jak nie subskrybujesz jeszcze tego drugiego kanału, to zasubskrybuj link masz w pierwszej linii opisu. Pozdrawiam Także pan Sikorski ostatnio sobie zrobił przerwę od tego typu praktyk. A dlaczego pan Sikorski sobie zrobił przerwę od tego typu praktyk? A no dlatego, że aktualnie ubiega się o mandat kandydata na kandydata na prezydenta Platformy Obywatelskiej. Mówiąc krótko, Platforma Obywatelska wymyśliła sobie prawybory i w tych prawyborach e, będą się ze sobą ścierali. Pan Trzaskowski i pan Sikorski i wyborcy y, tak zwanej koalicji obywatelskiej, czyli Obywat y, y, członkowie, członkowie członkowie partii, czterech partii politycznych y, tworzących tak zwaną koalicję obywatelską, będą głosowali, który z tych polityków będzie kandydatem platformy obywatelskiej na prezydenta. Czyli pan Radosław Sikorski chce być prezydentem Polski i ubiega się o nominację Koalicji Obywatelskiej do bycia kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. No i dlatego zrobił sobie, pewnie tam zrobił przerwę od takiego bardzo, bym powiedział, ostrego, oczywistego i radykalnego przedkładania interesów co najmniej Ukrainy, a moim zdaniem Ukrainy i Stanów Zjednoczonych nad interes Polski. No ale jego żona, już nie do końca i potencjalna pierwsza dama, w tym samym czasie, bo 11 listopada 2024 udzieliła wywiadu niemieckiej telewizji, i rezultatem tej niemieckiej, tego wywiadu złożonego niemieckiej telewizji jest artykuł w niemieckim portalu tagschau.de pod tytułem Wybory w USA 2024. I tam, oczywiście, pani Applebaum już po wyborze. Trumpa na prezydenta bardzo mocno pomstuje i tak bym powiedział nawet trochę jojczy. Jaka to strasznie źle się stała rzecz, że Trump śmiał zostać prezydentem. To na pewno ułatwi ewentualne przyszłe kontakty, nie daj Boże, prezydenta, no ale on by tak chciał, czyli prezydenta Radosława Sikorskiego z prezydentem e, Donaldem Trumpem, skoro już nawet po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, ewentualna pierwsza polska, pierwsza Daba, czyli żona pana Sikorskiego i ojczyna Trumpa. Także to a propos tego, że tam pan Sikorski to już tak yy, yy, bardzo ciekawo mini obrony. Z, jego żony i, i jego pryncypała, czyli pana Tuska, z tego, że tam cisnęli tego Trumpa równo. Na przykład pan Tusk to tak bardzo już bym powiedział po całości, bo przecież nawet twierdził, że, Rosy że, że amerykańskie służby nie wykluczają nawet, że chyba se 30 lat temu ten Trump został zwerbowany przez rosyjskie służby, więc tutaj ta rosyjska agenturalność Trumpa według Tuska, to była wręcz przez kilka dekad niewykluczona i tak dalej, i tak dalej, no i linia obrody pana Sikorskiego była taka, że przecież nie robił tego będąc premierem. Ciekawa linia obrody. No to tutaj e, albo, że ktoś, kto czistą Trumpa, to cistoł go przed wyborami. No to teraz pani Sikorska, która, przepraszam, fu, pani Sikorska, Jezu, przepraszam, nie chciałem obrazić, przecież pani Sikorska Wstydzi się nazwiska męża przyjąć, nawet podwójnego nie ma. Pani Ann Applebaum, pani Applebaum już po wybraniu pana Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ostro go ciśnie, a w zasadzie uważa, że to taka tragedia się stała i mówi, co Europa powinna zrobić wobec tej tragedii. Ale drodzy Państwo, i, to, i ten artykuł to się nazywa Wybory w USA 2024. Ale z tego artykułu. Dowiadujemy się również wielu innych bardzo ciekawych rzeczy. Między innymi, że pani Appelbaum ma nadzieję na wiodącą rolę. Ale bynajmniej nie Polski, tylko Niemiec, drodzy Państwo. Pani Ann Appelbaum ma już, już po ogłoszeniu, że jej mąż chce być prezydentem Polski, czyli już po ogłoszeniu sytuacji, w której pani Ann Appelbaum, jak rozumiem, godzi się być Pierwszą damą Polski, to pani Anna Pelbaum publicznie w niemieckich mediach wyraża opinię, że to Niemcy. Że, zresztą nie, nie opinię, że tylko wyraża nadzieję na to, że Niemcy, ogru, o, że Niemcy odegrają wiodącą rolę. Ciekawe, drodzy państwo. W ogóle z tego artykułu dowiadujemy się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Na przykład takich, że pani Anna Pelbaum ma obywatelstwo polskie. To jest ciekawostka. Bo zawsze o pani Anna Pelbaum mówiło się jako o amerykańskiej dziennikarce żydowskiego pochodzenia. A tutaj się dowiadujemy, że pani Anna Pelbaum ma obywatelstwo polskie. Na pewno nie ma go od urodzenia, tego jestem 100% pewny. Od urodzenia ma obywatelstwo amerykańskie. Um, takie pytanie troszeczkę do was: jakbyście mogli w komentarzu napisać. Czy może macie wiedzę, albo wydaje wam się, tylko piszcie, czy wam się wydaje, czy, czy wiecie, od kiedy pani Anna Pelbaum ma obywatelstwo polskie? Bo gdyby się okazało, że od niedawna pani Anna Pelbaum ma obywatelstwo polskie, to bym się wcale gdzieś zdziwił, gdyby to był mniej więcej ten czas, w którym pan Sikorski podjął decyzję, że chciałby być prezydentem Polski. No bo, wiecie, żona. Hmm, która wyzywa nas Polaków, co wam to wyzywa, wyzywa? Żona, która ewidentnie, co wam wyzywa? Natomiast żona, która pała do Polaków, nas Polaków, ewidentną niechęcią, to już jest wystarczające obciążenie dla kandydata na prezydenta. Tak? No tutaj no ciężko, żeby dobrą pierwszą damą mogła być osoba, która pała niechęcią do Narodu, której, którego, który dominuje liczebnie przynajmniej w kraju, którego prezydentem chciałby być mąż, nie? No to wie, wiecie, no, jakbym na przykład, nie wiem, jakby na przykład moja żona y, ubiegała się o y, bycie medialną ambasadorką dowolnej partii politycznej, to raczej i w, wie, jakby w jej obowiązki wchodziłoby. Bieganie po imprezkach jako na przykład, nie wiem, ambasadorka pis albo ambasadorka Platformy Obywatelskiej, albo ambasadorka Konfederacji. To mąż, który mówi no, nieprzychylne rzeczy dla, tej, dla tych partii, to no, byłby dla żony obciążeniem. Tak samo dla ewentualnego pana Radosława Sikorskiego. Tak samo dla Radosława Sikorskiego. Gdyby został prezydentem Polski, ewidentnym obciążeniem byłaby żona, która. W wielu kręgach jest wprost nazywana Polakożar... Polakożerczynią. Z tego powodu, że właśnie jest autokar... autorką bardzo wielu wręcz nienawistnych względem naszego narodu Polski artykułów, komentarzy, wypowiedzi i innych tego typu rzeczy. Więc na pewno pani Ann Applebaum będzie dla pana Radosława Sikorskiego wielkim obciążeniem w tej kampanii. Ale. Osoba, która w ogóle nie ma obywatelstwa polskiego, a chciałaby być polską pierwszą damą, stanowiłaby jeszcze większe obciążenie, tak? No bo jak to? Tak to. Yy, ktoś chce reprezentować Polskę, być żoną najważniejszej osoby w państwie, przynajmniej jeśli chodzi o konstytucję, wspólnie reprezentować przynajmniej jeśli chodzi o kwestie takie wizerunkowe, polskie na arenie międzynarodowej, i nawet nie mieć obywatelstwa, skandal. E, tak by to na pewno było przedstawione przez kontrkandydatów pana Sikorskiego. Stąd też jestem przekonany, że jeśli że ta decyzja pani Anne Applebaum o tym, że ona się jednak czuje Polską, Polką, tak, bo chce mieć polskie obywatelstwo. To jest, to jest ten czas, gdy pan Sikorski podjął decyzję lub uzyskał zgodę pani Anna Applebaum, bo wszyscy wiedzą, kto w tym związku rządzi i to nie jest pan Sikorski, o ubieganie się o fotel prezydenta Polski. Ciekaw jestem, jak to dawno było. No i druga rzecz, ciekaw jestem, kto obywatelstwo polskie pani Anna Applebaum dał. Bo, moim skromnym zdaniem, danie polskiego obywatelstwa osobie, która w sposób oczywisty jest uprzedzona do Polski, uprzedzona do narodu polskiego, no to jest. Hmm, no to jest coś bardzo niewłaściwego. Wiecie, to trochę tak jakby, nie wiem, powiedzmy, że jakby mnie zrobić honorowym ambasadorem. Nie wiem. Nawet nie wiem kogo, no, drodzy państwo, no. Kurde, no, jak można dać obywatelstwo kraju, człowiekowi, który w sposób ewidentny szkodzi temu krajowi i to z premedytacją, bo go bardzo mocno szkaluje na arenie międzynarodowej, nie mówiąc już o szkalowaniu narodu. Także, a także. Także to, to jest bardzo ciekawe, prawda, że pani Anna Pelbaum ma polskie obywatelstwo. Um, Powiem szczerze, że to mnie zaskoczyło. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, bo, znaczy, tak, no powiem wprost, mnie zaskoczyła, to forma, w jakiej pani Ann Appelbaum chce uregulować media społecznościowe. Bo pani Anna Appelbaum tam postuluje, że jedną z odpowiedzi na to, że Trump wygrał wybory, powinno być uregulowanie mediów społecznościowych w Europie. No i ta sama, ta część mnie jakby nie dziwi, bo pani Anna Applebaum jest skrajnie lewicowa, ale tak turbo skrajnie lewicowa. Jakby, powiem tak, jest niewiele mniej skrajnie lewicowa niż nienawidząca, co najmniej naród, znaczy, przepraszam, cofam, nienawidząca niż szkalująca naród polski i Polskę jako kraj na arenie międzynarodowej. Ech. Tak, to jest w ogóle ciekawe. Przepraszam, że jeszcze zrobię taką dygresję, no ale pani Anna Pelbaum, między innymi, zarzuca mojemu narodowi, że jesteśmy narodem antysemitów. Ech. Zarzuca mojemu krajowi, Polsce, że jesteśmy krajem antysemickim. Wydaje mi się, że to, jak wysoko w, po w polskiej polityce zaszedł pan Radosław Sikorski, przeczy tezie, że my jesteśmy narodem antysemitów, bo przecież ktoś na Platformę Obywatelską głosował. Tak samo wydaje mi się też, że nasz kraj zdecydowanie nie jest antysemicki, wręcz przeciwnie, jesteśmy po drugiej stronie niż antysemityzm, jesteśmy wybitnie filosemicy. Natomiast jak można w ogóle coś takiego powiedzieć o, o Polsce, w w którym u nas największe incydenty antysemickie są takie, że ktoś rzucił jakąś dziwną substancją w stronę synagogi i troszeczkę o. Zrobiło się osmalenie na budynku synagogi. Nie wiem, promień tego osmalenia 20 cm. Wobec takiej sytuacji, jak na przykład w Amsterdamie się ostatnio dzieją, gdzie Izraelczyków w Amsterdamie e, m, ludzie z, z okrzykami po arabsku na ustach e, wyłapywali na ulicy i bili tylko za to, że byli Izraelczykami, więc nie wiem, jak można uważać kraj, w którym uzbrojone bandy biegają po ulicy i wyłapują Izraelczyków i ich krzywdzą fizycznie za to, że są Izraelczykami, nie nazywać antysemickim, a nazywać antysemickim kraj, w którym mąż pani Ann Appelbaum jest... Yy... Szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w którym najgorszy incydent antysemicki, który się zdarzył od tak zwanej III Rzeczpospolitej, to to, że ktoś rzucił płonącą substancją w stronę synagogi i, i, i z wyniku czego było mało osmalenie. I tutaj, oczywiście podkreślmy, no to oczywiście nie wolno rzucać w synagogi e, płonącymi substancjami. Te złe. Mam nadzieję, że wolno mi powiedzieć, że generalnie rzucanie płonącymi substancjami w stronę budynków jest złe i wydaje mi się, że afera, która potem wybuchła, no mam nadzieję, że nie wybuchła tylko dlatego, że to była synagoga, tylko że w ogóle ktoś rzucił płonącą substancję w stronę budynku, w którym mogli być ludzie. I chcę wierzyć, że gdyby to zostało rzucone w stronę przed kościoła albo świeckiego obiektu, na przykład domu kultury, to również byłaby taka reakcja. Ale na pewno my nie jesteśmy żadnym narodem antysemitów, ani też na pewno nie jesteśmy krajem antysemitów broń Boże. Sam fakt, ile pieniędzy jest, zostało ułożone na budowę i na utrzymanie Muzeum Polin, no świadczy, że jest zupełnie odwrotnie, prawda? Także tutaj no, przypisywanie tych nieprawdziwych cech przez Panią Anne Applebaum, naszemu krajowi, naszemu mm, narodowi. To jest po prostu coś okropnego, prawda? E, natomiast już, natomiast postawmy tu, kropkę i wróćmy właśnie do tego, że pani Anne Applebaum e, w tym artykule e, mówi, że mm, no poza tym, że tam wiodąca rola Niemiec, a nie Polski. Jak na polską pierwszą damę, no to bardzo ciekawe. Może pan, Ani, a pan, może pan Radosław Sikorski, nie wiem, jednak będzie chciał niedługo zostać kanclerzem Niemiec. Niemcy chyba też nawet prezydenta ma. Jo, bo może zostanie prezydentem Niemiec pan, a, pan Radosław Sikorski. Myślę, że lepiej by się nadawał. Myślę, że lepiej by się nadawał. To um, na pewno lepiej by się sprawdził w tej roli. Tak uważam. Ja mogę wyeksportować pana Radosława Sikorskiego do Niemiec, mogę mu nawet bilet kupić. Pierwszej klasie. Kurde, cały wagon wynajmę, jeśli Niemcy obiecają pana Radosława Sikorskiego przyjąć do siebie. Chociaż oczywiście uważam, że pan Radosław Sikorski, gdyby miał honor, to by wyemigrował raczej na Ukrainę i tam wspierał ten kraj w wysiłku obronnym przed Federacją Rosyjską, ale jakoś nie podejrzewam pana Radosława Sikorskiego, że chciałby swoim własnym życiem ryzykować. Dużo lepiej jest ryzykować życiem no, nas, Polaków, prawda? To jest oczywiste, prawda? A to znaczy, że Z punktu widzenia pana Sikorskiego, bo z naszego punktu widzenia no to lepiej nie, bywa, nie, nie, nie ryzykować życiem, bo ktoś ma sobie, życzy sobie, żebyśmy stali się mięsem armatnim, czy, czy, czy dopuszcza taką możliwość, prawda? No i tutaj właśnie, ale właśnie wróćmy do tego, tej regulacji mediów społecznościowych, tak? To pani Anna Applebaum, skrajna lewica, więc sam fakt, że ona chce regulować media społecznościowe mnie nie dziwi. Nie dziwi mnie. Ehm, e, nie dziwi, e, ponieważ no, raczej właśnie taki, e, takie zamordyzmy e, no, no, nie dziwią mnie. Wręcz przeciwnie, mam takie wrażenie, że to jest coś, co jest dla skrajnej lewicy... Czymś w miarę. W miarę normalnym, nie? Natomiast. Natomiast tutaj, forma, w jakiej pani Anna Applebaum chce regulować te media społecznościowe, powiem szczerze, że to jest to, co mnie dziwi. To jest to, co mnie zaskakuje. Ja nie, albo pani Anna Applebaum oszukuje, albo jest w głębokim błędzie co do tego, dla, czy co do tego, dlaczego w Stanach Zjednoczonych Trump został prezydentem i po prostu jest oderwany od rzeczywistości. No albo pani Anna Applebaum nagle stała się liberałem w dobrej, w, dobrym, w dobrej, jakby w dobrym znaczeniu tego słowa, czyli nie takim neoliberałem, jak to teraz są popularni, czyli tam 250 płci, i tak dalej. Tylko takim liberałem, jak to się mówiło 20-30 lat temu, takim liberałem, za którego ja się uważam, czyli człowiekiem, który popiera wolność, który uważa, że w zasadzie nie powinno się czepiać kogoś za to, co robi, dopóki nikogo nie krzywdzi. Nikogo nie krzywdzi, również dzieci nienarodzonych, ale także. Że sam nie chce, żeby ktoś się go czepiał, dopóki nikogo nie krzywdzi, tak? Jakoś nie wierzę w to, że pani Anna Paul Baum stała się liberałem w dobrym tego słowa znaczenia. No, raczej wydaje mi się, że cały czas jest tak zwanym neoliberałem, czyli człowiekiem, który w imię wolno wolności, równości i tolerancji, chce narzucać to, jak mają żyć milionom ludzi. Czyli mówiąc krótko, jak na tym memie. Zebrałyśmy się tu wszystkie po to, żeby w imię. Tolerancji, powiedzieć ludziom, że mają być dokładnie tacy jak my. czy taka, bym powiedział, tolerancja dyskryminująca. No ale ciekawe jest to. Dojdziemy do tego, bo sobie przeczytamy ten artykuł e, i będziemy się do niego odnosić, będziemy go komentować. Czyli tagsjau.de, jak Deutschland. Um, brakuje tylko tutaj takiego pana Tuska, który by mówił Deutschland, tak ładnie mówił für Deutschland, prawda, I można by z tego tak wyciągnąć sam Deutschland nie, fajnie by było, no ale nie mam praw autorskich do tamtego materiału eee, bo chyba <laughs> chyba pisowcy go wykupili, tak często w pisowskich mediach chodzisz, więc, więc chyba wykupili go na własność, a nie tylko licencję, lecimy tak, y, wybory w USA 2024. Y, Ann Applebaum o konsekwencjach wyborów w USA. Wywiad, portal tagshow.de Deutschland. To się dzieje w USA. Przepraszam, to, co się dzieje w USA, dzieje się w Europie. Oczywiście nie trudno się domyślić, no, że zdaniem pani Ann Applebaum dzieje się źle. I przygotowania na to, co się dzieje, yy, mają zmierzać w stronę uniemożliwienia, żeby tak się stało do końca, prawda? Żeby, Boże, nie daj Boże, jakiś odpowiednik Trumpa został prezydentem w Polsce. To przecież jest niemożliwe. Ma zostać jej mąż, pan Sikorski. No, dobrze, że pani yy, Applebaum zdaje sobie sprawę, że pan, że pan Trump jest zaprzeczeniem pana Sikorskiego. Wydaje mi się, że Trump dba o Własny naród, czyli naród amerykański, i pan Trump robi wszystko, żeby Amerykanie nie musieli ginąć na wojnie z Federacją Rosyjską. A pan Sikorski, no, obawiam się, że odwrotnie. Taka jest moja opinia. Stan jest na 11 listopada 2024 na godzinę 22.31. Po zwycięstwie obozu Trumpa w USA historyk Ann Applebaum spodziewa się. Podobnego rozwoju sytuacji politycznej w Europie. Doradza Unii Europejskiej uregulowanie mediów społecznościowych i ma nadzieję, że Niemcy odegrają wiodącą rolę. Nie, że wiodącą rolę w tym regulowaniu, tylko że w ogóle Niemcy odegrają wiodącą rolę. Mi się wydaje, że potencjalna Polska pierwsza dama powinna mieć nadzieję, że Polska odegra wiodącą rolę. No, bo inaczej powinna chcieć zostać niemiecką pierwszą damą. Skoro um, Polako-Żerczyni, tak oceniam panią Ann Applebaum, dostała obywatelstwo polskie, to znaczy, że dla niej nie jest żadnym problemem dostać żadnego obywatelstwa. Więc dostać obywatelstwo niemieckie, a pan Radosław Sikorski, to nawet z wyrazu twarzy, jest podobny do bardzo popularnego Niemca. Przepraszam, do bardzo znanego Niemca, choć wybitnie niepopularnego, ale jednak znanego, więc też pewnie by mu dali. ARD, Inter, intensywnie studiowałaś, a tutaj, przepraszam, może mi się całkiem, czasem wymsknąć, to nie jest żadna złośliwość, broń Boże, ale sztuczna inteligencja, którą tłumaczony jest ten artykuł, um, uporczywie robi z pani Ann Applebaum faceta. W oryginale do pani Ann Applebaum było się zwracane zi, czyli pani, zi. Pani, znaczy po niemiecku. A tutaj ewidentnie w tym tłumaczeniu jest to tłumaczone na formę męską. To jest tak ARD. Intensywnie studiowałeś ruchy autorytarne. Nie wiem, dlaczego sztuczna inteligencja widzi w pani Ann Appel faceta. Uważam, że to jest nieładnie. Ja będę zmieniał w locie z tych męskich końcówek na żeńskie końcówki. No bo mówię, w oryginale... Osoba prowadząca wywiad zwraca się do pani Anna Pelbaum-Z, czyli pani. Ja chcę być kulturalny, ale gdyby mi się tam czasem nie udało, wiecie, stary mózg starego człowieka, i bym użył takiej końcówki, jaka jest tutaj w tekście, po przetłumaczeniu na język polski sztuczną inteligencją, to bardzo proszę o wybaczenie. To po prostu błąd, a nie chęć powielania, moim zdaniem, krzywdzącej oceny sztucznej inteligencji. Bez ta inteligencja. Nieładna, nieładna. Okropna. ARD. Intensywnie studiowałaś ruchy autorytarne. Co sprawia, że obecny wzrost liczby ultrakonserwatystów w Stanach Zjednoczonych jest tak wyjątkowy w porównaniu z poprzednimi ruchami politycznymi. Ann Applebaum. Nie Sikorska Applebaum. Nie Applebaum Sikorska. Applebaum. Nazwisko Sikorski to niedobra jest, lepiej go nie brać do siebie. Anne Applebaum. Przede wszystkim uważam, że ważne jest, aby zrozumieć, że tak zwany ruch skrajnie prawicowy dotarł obecnie do centrum społeczeństwa. Mi się wydaje, że pani Anne Applebaum radzi pierdzielić. I teraz albo pani Anne Applebaum Intencjonalnie mówi nieprawdę, czyli potocznie rzecz ujmując kłamie, albo jest oderwana od rzeczywistości. Mam nadzieję, że to drugie, bo nie chciałbym, żeby potencjalną pierwszą damą mojego kraju była kłamczucha. Eee, poza tym, pff, no wiecie, oderwanie od rzeczywistości zwykle oznacza, że się podejmuje złe decyzje, a nie będę ukrywał, że pani Anna Applebaum moim zdaniem podpowiada panu Radosławowi Sikorskiemu, co ma robić, a moim zdaniem to wręcz z nim kieruje i każe mu robić określone rzeczy. Każe mu robić określone rzeczy, więc im bardziej jest oderwana od rzeczywistości, tym będzie sterowała panem Radosławem Sikorskim w gorszy sposób, więc tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że człowiek, który moim zdaniem bezczelnie i intencjonalnie pcha mój kraj w wojnę, zostanie zwierzchnikiem sił zbrojnych. Yy, także, żeby ktoś nie pomyślał, że ja tutaj jakieś prywatne animozje mam do pana Sikorskiego, po prostu nie chcę, żeby on był jeszcze sił zbrojnych, to no, mam lepsze rzeczy do roboty niż umieranie. Yy, z, tak, bo Ukraińca w Polsce nie chce się pójść walczyć o swój kraj, to by Polacy mamy, tak? No nie, 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 nie ma takiej opcji. Natomiast do czego piję? Pani Anna Applebaum mówi tak. Przede wszystkim uważam, że ważne jest, aby zrozumieć, że tak zwany ruch skrajnie prawicowy, ona mówi tak zwany ruch skrajnie prawicowy, czyli rozumiem, że ona chciałaby użyć jeszcze bardziej bezczelnego określenia, do o do centrum społeczeństwa. To jest nieprawda. Znaczy, zgadzam się ze stwierdzeniem, że według skrajnej lewicy, do której pani Anna Applebaum należy, każdy, kto nie jest skrajną lewicą, jest skrajną pra prawicą i według niej centrystyczne centrum, które jest po prostu normalne i nie jest ani skrajną lewicą, ani skrajną prawicą, jest takim człowiekiem jak ja, któremu się nie podoba zarówno to, co odpierdziela skrajna prawica, czyli na przykład Roman Giertych za czasów, gdy był liderem Ligi Polskich Rodzin, e Al Ani, skrajna lewica, czyli ta pani, która jest ze skrajnej lewicy, co tam jest w rządzie Tuska i chce, żeby służby bez wyroku sądu mogły rodzicom dzieci odbierać, uważam, że jedno i drugie jest po prostu chore. Ale w sensie nie, że osoba, tylko że myślenie, nie? No to takie centrystyczne osoby jak ja, według skrajnej lewicy, są skrajnie prawicowe. To, to standard. Natomiast Sugerowanie, że Trumpa wybrała skrajna prawica, to tak jak sugerowanie, że można funkcjonować będąc człowiekiem, można funkcjonować poprzez odżywianie się promieniami słonecznymi. Byli tacy ludzie w Polsce między innymi jeden bardzo dobrej klasy buzy, który nawet twierdził, że kilka miesięcy nie jadł, bo odżywiał się Promieniami słonecznymi, z jakim cudem zdobył zdolność fotosyntezy. Nie, to nie była pani Górniak. To był facet. Ale wydaje mi się, że to nieprawda jest. No, tak, tak, tak mi się wydaje. I teraz, drodzy Państwo, centrum Trumpa. Wiecie, kto wybrał? Trumpa wybrali ludzie, którzy mieli serdeczny dość skrajnej, prawicy, skrajnej lewicy, skrajnej lewicy. Po prostu pani, e, pani, jak ona się tam nazywa, e, pani e, Kamala Harris była tak pioruńsko oderwana od rzeczywistości, była tak pioruńsko skrajnie lewicowa, że ludzie z centrum, mając do wyboru, albo Trumpa, który ma pewne odchyły, takie bym powiedział... E... Dość niefajne. Niektóre wydawał się zdecydowanie lepszy dla ludzi z centrum niż Kamala Harris, bo Trump był człowiekiem, który jawił się jako ten, kto e... 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 który jest lekko oderwany, lekko dziwny, ale który ma. Zdroworozsądkowe podejście do polityki klimatycznej, zdroworozsądkowe podejście do polityki uchodźczej, zdroworozsądkowe podejście do konfliktów zbrojnych, czyli że ma ich nie być, e, zdroworozsądkowe podejście do polityki migracyjnej, zdroworozsądkowe podejście do gospodarki, zdroworozsądkowe podejście do ekonomii, a także zdroworozsądkowe podejście do medycyny i do tak zwanego transowania dzieci, czyli że ma go nie być. Czyli mówiąc krótko, z punktu widzenia typowego, normalnego Amerykanina, takiego normalnego w sensie, że w większości Amerykanów, bo to centrum stanowi większość, Donald Trump był po prostu bardziej zbliżony do normalności niż Kamala Harris, która do tej normalności miała po prostu kawał drogi. I dlatego ludzie wybrali Kamala Harris. Nie dlatego, że Trump ich zdaniem był idealnym prezydentem. No nie, on już raz rządził. Tylko po prostu Kamala Harris była tak niemożliwa dla, do wybrania dla większej części Amerykanów, że wybrali Trumpa. Bo skrajna prawica w Stanach Zjednoczonych to jest margines marginesów, trochę większy margines marginesów niż w Polsce. Bo w Stanach Zjednoczonych do niedawna to nawet partia nazistowska legalnie funkcjonowała, więc tam ta skrajna prawica... Jest! Jest jej więcej niż w Polsce. Ale to nadal jest margines marginesów po prostu w większym kraju. Dlatego ten margines marginesów jest większy. Lecimy dalej. Większość Amerykanów nie czerpie już wiadomości i informacji z gazet, regularnych programów telewizyjnych ani od dziennikarzy. Zgadzam się. Podobnie jest w Polsce. Tutaj pani Kamala, ha tutaj pani Anna Palbał mówi prawdę. Wiadomości czerpią z różnych mediów społecznościowych, podcastów i reklam. Też uważam, że tutaj pani Anna Pelma mówi prawdę. Dzięki tym mediom odpowiednie idee zostały dostosowane do mas. Stawiane, stawiane są tam od republikanów inne żądania niż dotychczas. Chodzi wyraźnie o radykalną transformację instytucji, na przykład Poprzez masowe zwolnienia urzędników. Znowu, ja uważam, że pani Kamala, ha pani Anna Pelbaum mówi tu co do zasady prawdę. Zapomina tylko mówić o, po pierwsze, że masowe zwolnienie urzędników to jest słuszne żądanie. Tak powinno być. Więcej, ja uważam, że w Polsce też tak powinno być. Urzędników jest zdecydowanie za dużo. Po prostu. I masa urzędników, uważam, że tak 70% powinna zostać zwolniona. Jednakże, nie dlatego, że ktoś chce się na tych urzędnikach mścić, broń Boże, tylko dlatego, że utrzymanie takiej gigantycznej armii urzędników kosztuje bardzo dużo pieniędzy. I zamiast na biurokratów, powinniśmy przeznaczać te pieniądze na przykład na uczenie dzieci, czyli na edukację, na badania i rozwój czyli na naukę na szkolnictwo wyższe na system opieki zdrowotnej mówiąc krótko jest zdecydowanie jest masa lepszych rzeczy na które można wydać pieniądze niż na urzędnika którego pierwsza czynność to zaparzenie sobie kawusi i robienie rzeczy które są na pewno bardzo bardzo trudne i skomplikowane, ale w większości przypadków z punktu widzenia społecznego kompletnie niepotrzebne. I należy uprościć system, uprościć system tak, żeby nie było tak wielu biurokratycznych procedur, dzięki czemu ci urzędnicy staną się całkowicie niepotrzebni i będzie można ich zwolnić, nie żeby ich represjonować, nie żeby się na nich mścić, tylko dlatego, żeby mogli pójść do innej pracy. Jesteśmy w sytuacji, w której brakuje nam rąk do pracy. Inna sprawa, że jesteśmy w tak kuriozalnej sytuacji, że jednocześnie brakuje nam rąk do pracy i jednocześnie mamy bezrobocie. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. To jest kuriozum, które należy, z którym należy walczyć poprzez całkowite zlikwidowanie zasiłków. Nie będzie zasiłków. Nie będzie ludzi, którzy wolą żyć z zasiłków niż nie pracować, bo. Na zasiłkach, jak jesteś twany lis i umiesz się o te zasiłki poubiegać, to możesz mieć więcej kasy e, niż e, niż e, niż pracując. I dlatego trzeba zlikwidować zasiłki socjalne. Tyle. Zasiłek dla bezrobotnych. Dwa, trzy miesiące góra, a poza tym to zasiłki wyłącznie dla ludzi, którzy są kalekami. I to takimi kalekami, że trwale nie mogą pracować. A nie jakiś tam, wiecie, na przykład człowiek jest profesorem uniwersytetu, pracuje mózgiem, a nie wiem, utracił nogę, to dostaje rentę. No nie. Jeśli ktoś ma taką pracę, że musi mieć obie nogi do pracy, to tak. Ale jak ktoś ma taką pracę, że w zasadzie może się z domu nie ruszać, tylko siedzi i książki pisze, to dlaczego ma dostawać rentę? Ech. Także to jest, jeśli chodzi o tych urzędników. Natomiast jeśli chodzi o to, że utratę zaufania do tradycyjnych mediów, właśnie do wiadomości, do gazet, do dziennikarzy, no to jest prawda, tylko skąd się to wzięło? Bo rzeczywiście media tradycyjne bardzo mocno utraciły na wiarygodności. Dziennikarz wielu ludziom kojarzy się z szubrawiec, kłamca, szarlatan, mąciwoda, dezinformator. Skąd to się wzięło? To jest krzywdzące. Nie każdy dziennikarz ściemnia. Ale już nie ma tego etosu dziennikarskiego. Drodzy Państwo, jak wielu dziennikarzy w 2020 roku siało dezinformacje odnośnie zarazy? Jak wielu dziennikarzy w 2021 siało dezinformacje odnośnie preparatów, jak wielu dziennikarzy w 2020, 2023 i cały czas sieje dezinformacje odnośnie sytuacji za naszą wschodnią granicą, bardzo dużo ludzi, mediów głównego nurtu i mediów głównego nurtu ordynarnie kłamie w sposób oczywisty, bezczelnie widoczny dla każdego człowieka. Ludzie od dziennikarzy oczekują prawdy, od mediów też oczekują prawdy. Wobec tego, że coraz częściej, nie zawsze, nawet nie nieczęsto, ale coraz częściej tej prawdy tam nie ma, a jest kłamstwo, no to się odwracają. A to się jak odwracają, to idą gdzie indziej. Na przykład do mediów społecznościowych, podcastów, reklam. Tutaj też, drodzy państwo, to nie jest tak, że każdy mówi prawdę. No nie. Ja się bardzo staram mówić prawdę. Czasem. Nie kłamstwo, bo kłamstwo to jest intencjonalne powiedzenie nieprawdy, ale czasem niechcące, Też mi się zdarza powiedzieć coś nieprawdziwego, ale ja wtedy zawsze przeproszę i naprostuję. A jakoś nie pamiętam, żeby w mediach głównego nurtu no, wobec faktu, że w sposób oczywisty te powtarzane zdanie skuteczne i bezpieczne było kłamliwe, wywalono iluś tam ludzi, żeby środowisko dziennikarskie się oczyściło. No nie. Więc tutaj w pierwszej części pani Anna Applebaum zwraca uwagę, jak jest, zapomina powiedzieć dlaczego, że to widać samego środowiska mediów głównego nurtu. W drugim przypadku, jeśli chodzi o tych urzędników, pani Anna Applebaum zapomina powiedzieć, że jest to absolutnie słuszne, żeby ilość urzędników ograniczyć. ARD w USA panuje podział władzy. Jest parlament i sędziowie. Czy to możliwe, że jeden człowiek, Donald Trump i jego administracja faktycznie posuną się tak daleko i wdrożą wszystko, co właśnie opisali? Ann Applebaum, Republikanie mają teraz większość w Senacie i prawdopodobnie zyskają też większość w Izbie Reprezentantów. Większość sędziów Sądu Najwyższego została mianowana przez Republikanów. Oznacza to, że w niektórych przypadkach historyczny podział władz już nie istnieje. No, bardzo ciekawa konkluzja pani Anna Pelbaum, bo ja rozumiem, że pani Anna Pelbaum tutaj sugeruje, że jeżeli jedna partia ma swoich przedstawicieli, zarówno w sądownictwie, jak i wśród, we władzy wykonawczej, czyli prezydent i władzy ustawodawczej, czyli parlament, to nie ma trójpodziału władzy. Czyli, przepraszam, czyli za czasów Platformy Obywatelskiej, jak w Sądzie Najwyższym siedzieli de facto nominaci za czasów Platformy Obywatelskiej. Sędziowie, ale wybrani za czasów Platformy Obywatelskiej. Sejbi Sedat była Platforma Obywatelska, a a, tym, a prezydentem był pan Komorowski z Platformy Obywatelskiej. To w, Pol to, to w Polsce nie było trójpodziału władzy? Nie, nie, no, bez jaj trójpodział władzy i, i wydaje mi się, że nawet osoba, która jest tylko historykiem, czyli raczej skończyła studia mało oblegane, powinna wiedzieć, że trójpodział władzy nie polega na tym, że y, mamy że różna partia musi być we władzy ustawodawczej czy wykonawczej. Nie, tylko polega na tym, że te władze nawzajem się równoważą. Na tym polega prawo że na tym polega prawo, że jedna władza powinna drugiej patrzeć na ręce. O! Także to nie jest problem w tym, yy, że Trump i Republikanie mają większość, tylko ewentualnie, że nie będą procedury stosowane. To jest co innego. Ale oczywiście w systemie będą różne rodzaje oporu. Sądownictwo ma wiele innych poziomów. I tutaj jest napisane do osoby czy o osobie. Anne Applebaum jest urodzoną w Ameryce historyczką i autorką. No tutaj akurat algorytm mówi, że to kobieta. Studiowała na Uniwersytecie Yale i London School of Economics. Wykłada na uniwersytetach w USA i Europie oraz pisze felietony do publikacji głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W 2003 roku ukazała się u jej książka GUŁAK o sowieckim systemie obozowym. Opublikowana w 2017 roku książka Czerwony głód, zawierająca tezę o planowanym ludobójstwie na Ukraińcach w czasach sowieckich, wywołała kontrowersję wśród naukowców. Ann Applebaum ma obywatelstwo polskie i amerykańskie. No to mnie bardzo zdziwiło. Że ma właśnie to polskie obywatelstwo. Piszcie w komentarzu, czy macie wiadomość, albo czy macie jakiś trop, czy wam się wydaje, kiedy, za czyich rządów, kto dał jej polskie obywatelstwo? Ciekawa informacja. Ja się dowiedziałem z tego artykułu, że Anna Applebaum ma polskie obywatelstwo. Czy nadchodzi radykalna zmiana kursu? ARD. Czy spodziewa się pani dalszej? Polaryzacji w Stanach Zjednoczonych, zmian w instytucjach demokratycznych, a może nawet zmian politycznych, które mogłyby na pewno zdefiniować kierunek rozwoju kraju. Applebaum. Mogę tylko powtórzyć to, co zostało powiedziane podczas kampanii Trump. On i jego ludzie dali bardzo jasno do zrozumienia, że nastąpi radykalna zmiana kur. Słyszeliśmy to zarówno od Trumpa, jak i jego wiceprezydenta, JD Vance'a. Van, Van Van Chcą zmienić stosunki z Europą. Obaj mówili o zmianie sposobu działania rządu USA. Mówi się także o zniszczeniu głębokiego państwa, czyli tak zwanego deep state. Przez co, o, o ile wiem, rozumie się tu agencje regulacyjne i rządowe. Według tego, co Pan mówi, chodzi o, o... Chyba Pani mówi, chodzi o... Ym, o to, to, nie, przepraszam, to Anna Perbaum pyta. Według tego, co Pan mówi, chodzi o, o radykalnie inny rząd. Być może w praktyce wszystko potoczy się inaczej. No tutaj znowu Pani Anna Perbaum, zasłaniając się taką frazą, o ile dobrze rozumiem, mówi, że uwaga, że Deep State według niej to agencje regulacyjne i rządowe. I teraz znowu. Albo pani Anna Pelbaum jest oderwana od rzeczywistości, albo ordynarnie kłamie. Ponieważ wystarczy wpisać sobie Deep State w Google, żeby wyskoczyło chociażby hasło z Wikipedii, czym jest rzekomy Deep State. Ponieważ istnienie Deep state'u jest to pojęcie na, na pograniczu tzw. teorii konspiracyjnych i mm, powierzchni tzw. teorii politologicznych. Według tego, co Twierdzi pan Trump: Deep State to jest tak zwany ukryty rząd, czyli rząd, który w praktyce rządzi Stanami Zjednoczonymi, który demokratycznie wybranym władzom, takim jak na przykład prezydentowi, uniemożliwia praktyczne sprawowanie rządu, bo tak naprawdę to rządzi ten deep state. Ludzie niewybrani, ludzi, których nikt nie widział, nikt nie zna, nikt na nich nie głosował, a którzy dzięki różnej sieci powiązań w praktyce rządzą Stanami Zjednoczonymi. To jest coś radykalnie różnego od agencji regulacyjnych i rządowych. Więc znowu, albo pani Anna Pelbaum jest kompletnie oderwana od rzeczywistości, czego nie można przecież wykluczyć, albo ordynarnie kłamie. Nie wiem, co gorsze. Applebaum spodziewa się podobieństw w Europie. ARD. Wielu obserwatorów mówi już o globalnym kryzysie demokracji. Czy widzisz podobieństwa między rozwojem sytuacji w Stanach Zjednoczonych e, a możliwym lub rzeczywistym rozwojem sytuacji w Europie? Applebaum. To, co dzieje się w USA, w końcu wydarzy się w Europie. W USA zachodzą zmiany polityczne, które odbiją się także na Europie. No, nie dziwi mnie to. E, tutaj pani Anna Perbaum mówi całkowitą prawdę, moim zdaniem. Jak ludzie zobaczą, że dzięki w miarę normalnemu prezydentowi Stanom Zjednoczonym się poprawi, no to raczej też tak będą chcieli. To jest to, czego się boi skrajna lewica, no Lipki i cała ta reszta tych ludzi. Będą inne partie i ruchy polityczne podzielające ideę, język i taktykę amerykańskiej skrajnej prawicy. O! o, o, o. Ciekawe, czy ona pije do pana Trzaskowskiego, bo pan Trzaskowski już po wyborach w Stanach Zjednoczonych mówił, że muszą być jak Trump. Tak, Trzaskowski, który pluł na Trumpa, mówi teraz, że oni muszą być jak Trump. No ale pan Trzaskowski to jest warszawiakiem, jak trzeba być prezydentem Warszawy. Był krakowiakiem, jak chciał się tam z Krakowa o coś ubiegać. Teraz pewnie będzie obywatelem całej Polski, jak będzie chciał być prezydentem po całej Polski. A jak trzeba będzie, to mi się wydaje, że pan Trzaskowski będzie kim, kim trzeba. Będzie kim trzeba. Ale przeczytajmy od początku ten akapit. Będą inne partie i ruchy polityczne podzielające idee język i taktykę amerykańskiej skrajnej prawicy, która obecnie podbiła partię republikańską i która obecnie kontroluje Biały Dom. To sta no nie, Biały Dom tutaj znowu jakaś dziwna kwestia. Biały Dom, Partia Republikańska będzie kontrolowała od drugiej połowy stycznia 2025, kiedy Trump zostanie Zaprzysiężony na prezydenta, kiedy stanie się prezydentem, a nie prezydentem elektem. Czy to możliwe, żeby pani Anna Pelbaum nie ogarniała takich podstawowych kwestii, przecież ona jest Amerykanką? Dziwne. No ale według niej hmm, jej Partia Republikańska kontroluje Biały Dom. To stanie się także w Europie. Dlatego Europejczycy powinni być przygotowani i zastanowić się, jak mogą temu zapobiec. ARD. E, jakie kroki mogłyby podjąć demokrację na całym świecie, aby ograniczyć wpływy ruchów autorytarnych i prawicowych ekstremistów? Trump jest prawicowym ekstremistą, ciekawe. E, Applebaum. Unia Europejska musi teraz poważnie podejść do kwestii regulacji mediów społecznościowych. Czyli pani Ad Applebaum na razie trafnie spostrzegła, że Trump wygrał dzięki mediom społecznościowym. To jest prawda. I jej receptą jest regulacja mediów społecznościowych, jak rozumiem, tak, żeby ludzie po kroju pada Trumpa nie wygrali w Europie. Lecimy dalej. I nie ma tu, na, i nie mam tu na myśli cenzury, ale raczej oddanie ludziom kontroli nad ich danymi oraz zapewnienie dostępu do algorytmów i sposobu ich działania. Musimy zadbać o to, aby o aby sposób, w jaki ludzie uzyskują informacje, pozostał zgodny z demokracją. No, i tutaj, drodzy Państwo, robi się bardzo ciekawie. Pierwsze zdanie, że te przygotowanie mówi, że, on, że pani Anna Applebaum nie ma na myśli cenzury. No to jest coś dla mnie niebywałego. Znaczy, oczywiście, że nie było wątpliwo. Znaczy, powiem tak. To, co mnie dziwi, to raczej, to, pani Applebaum tutaj powiedziała rzeczy, pod którymi ja bym się mógł pod, podpisać. Bo no rzeczywiście, gdyby się stało tak, jak pani, Am, 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 Baum, pani Anna Perbaum mówi w tym akapicie, to by było bardzo dobrze. Ale dla mnie, dla ludzi mówiących, jak jest, dla ludzi mówiących prawdę, dla ludzi zdroworozsądkowo myślących, a nie dla skrajnej lewicy i neoliberałów, którzy w tym momencie zostaliby obnażeni z masy kłamstw, manipulacji, niedomówień, niektórzy prawdopodobnie całkowicie straciliby poparcie. Więc znowu, albo pani Anna Applebaum cynicznie kłamie, albo jest oderwana od rzeczywistości. Ponieważ ze słów pani Anna Applebaum wynika, że pani Anna Applebaum myśli, że Donald Trump wygrał dzięki temu, że media społecznościowe są zmanipulowane na korzyść, jak to ona określa, skrajnej prawicy. I że mówiąc krótko, zrobiły wodę z mózgu sąd zrobili wodę z mózgu e, ludziom, żeby z, z, ze zwykłych ludzi środka zrobić skrajną prawicę. No, jest zupełnie odwrotnie. Zgadzam się z panią Ada Pelbaum, że media społecznościowe manipulują, że podsyca, podsyłają y, treści pod tezę, że starają się wpłynąć na to jak ludzie myślą, ja się to w 100% zgadzam. Tylko że media społecznościowe są potwornie zlewaczałe, ale potwornie. Również Twitter. Twitter przycina zasięgi prawicowym treściom, przynajmniej w Polsce. Może nie wiem, może w Stanach Zjednoczonych nie, może pan Elon Musk nie wie, co wyczynia Twitter Polska, ale Twitter Polska przycina zasięgi prawicowym treściom. Facebook i YouTube są pioruńsko zlewaczałe, ale pioruńsko wręcz skrajnie. Przy poziomie społecznym, światopoglądowym, topowych przedstawicieli YouTube'a i Facebooka, zarówno tych na szczeblu centralnym, tak jak pan Zuckerberg i inni, jak i, i amerykańskim czy to jest mniej więcej to samo, jak i polskim, to pani Ann Applebaum jest skrajną prawicą. No, chyba nikt nie powie, że władze Facebook Polska i YouTube Polska, które szły w marszu równości z tęczowymi flagami, no to są prawicowe. No prawica to tak nie za bardzo marszów, na których można znaleźć sytuację, że jeden pan wyprowadza drugiego pana na smyczy, a drugi pan ma na sobie maskę fafika czy tam nie wiem jak się jak się wabi, no, ale właśnie wabie nie nazywa. To są turbo skrajnie lewicowe organizacje. Kontent prawicowy jest przycinany, wycinany, wyniszczany, lewicowy jest promowany. Co jakiś czas dochodzi do mm, jakichś takich no łącznie z tym, że przecież na YouTubie bez problemu można, na, na, na YouTubie, na Facebooku, bez problemu można wręcz łamać prawo, kodeks karny, na przykład odczłowieczając ludzi. Pod warunkiem, że odczłowieczać będzie się na przykład Rosjan albo ludzi o prawicowych poglądach. Natomiast za zacytowanie podręcznika do psychiatrii w kontekście, nie wiem, na przykład pewnych lewicowych wymysłów, no można stracić kanał. W związku z tym te algorytmy, które są, są skrajnie na korzyść Kamali Harris, skrajnie na korzyść Platformy Obywatelskiej, skrajnie na korzyść pani Ann Applebaum, a nie w drugą stronę. Więc gdyby Stworzyć to, zrobić to, co pani Anna Pelbaum sobie życzy, czyli naprawdę uwolnić media społecznościowe, doprowadzić do pełnej przejrzystości tych algorytmów, tak, żeby ludzie dokładnie wiedzieli, co się tam dzieje, i w domyśle, żeby tych manipulacji już nie było, żeby je uniemożliwić. No to przecież, no lewica, skrajna lewica zostanie wręcz wycięta. Więc albo pani Anna Pelbaum, Żyje w oderwaniu od rzeczywistości również w kwestii tego, jak funkcjonują media społecznościowe. I mimo tego, że jej światopogląd jest faworyzowany, to ona myśli, że jest dyskryminowany, czyli odwrotnie niż jest, albo ona cynicznie kłamie. I obawiam się, że tak jest, jak teraz mówię, i że oni pod pozorem uwolnienia mediów społecznościowych tak naprawdę ją cenzurują. Bo gdyby powiedzieli, my ocenzurujemy media społecznościowe, to ludzie by się wkurzyli i powiedzieli, nie, nie chcemy cenzurować. Ale jak ludzie usłyszą, hura, hura, uwolnimy media społecznościowe, to co ludzie zrobią? Ucieszą się. A oni tak naprawdę ich nie uwolnią, tylko ocenzurują. Sądzę, że to, to będzie zrobione. ARD. Jakich zmian spodziewa się pan pani, Widzicie, znowu nazwali ją facetem. Nie wiem dlaczego. Spodziewa się pani w polityce, a w oryginale jest ZI, żeby nie było wątpliwości. W oryginale zwracałem się do pani Applebaum, ZI. Czy pani? Tutaj jest jakaś taka dziwna, chora sytuacja, gdzie e, mówią do niej per pan. To jest nieładnie. Tak nie powinna robić sztuczna inteligencja. Nieładna, uprzedzona sztuczna inteligencja. B. ARD, jakich zmian spodziewa się pani w polityce Trumpa w porównaniu z jego pierwszą kadencją? Applebaum dał bardzo jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainy, tak jak to robiły do tej pory. Dał jasno do zrozumienia, że nie widzi siebie na czele sojuszu demokratycznego, bo jest republikaninem, a nie demokratą. Niemcy i Europa powinny Porozmawiać o obronie Ukrainy. Zwłaszcza ze świadomością, że katastrofalny rozwój sytuacji na Ukrainie, zwłaszcza, ale nawet tuż ta inteligencja, która nie rozróżnia facet od kobiety, uważa, że mówi się na Ukrainie, a nie w Ukrainie. Nawet ona. Z pewnością nie poprawi ich sytuacji. Nie będzie taniej, jeśli wojna się źle skończy, ale będzie drożej. Wtedy trzeba będzie więcej inwestować w zbrojenia, a NATO będzie bardziej zagrożone. Nastąpi poważny kryzys uchodźczy, co nie ułatwi sytuacji. No, chyba, że jeszcze nie ma kryzysu uchodźczego, mniej więcej połowa Ukraińców siedzi poza Ukrainą. Kraj, który przed 2014 rokiem miał 50 milionów mieszkańców, teraz ma około 25, Czyli połowa mniej więcej siedzi poza granicami tego kraju i to nie jest kryzys, słuchacze? Nie, w ogóle wcale. Czy będzie jeszcze gorzej? Eee, no, ja myślę, że można to bardzo łatwo zmienić. Wystarczy na przykład sprawić, żeby ci, którzy wyjechali, a nie muszą wyjechać, wrócili na przykład. Wystarczy po prawie trzech latach zasiłków różnych po prostu je skasować. Eee. ARD. Niemiecki rząd jest w głębokim kryzysie. Jak postrzegasz sytuację? Applebaum to wyjątkowo zły czas na kryzys rządowy w Niemczech. Mam jednak nadzieję, że kanclerz, kanclerz Olaf Scholz wykorzysta najbliższe kilka tygodni na podjęcie mądrych decyzji, aby przygotować Europę, NATO i Ukrainę na, na wszelkie ewentualności. ARD. W przeszłości powiedziałeś, znowu powiedziałaś, że pomimo ponurych perspektyw pozostajesz optymistką. Co daje ci nadzieję? Applebaum wiąże wielkie nadzieje z Europą, a także jednością Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Włoch. Mam wielką nadzieję, że Europejczycy zdadzą sobie sprawę z pilności tej sprawy i zrozumieją, że teraz ważne jest, abyśmy stanęli razem i bronili naszych wspólnych wartości. Wierzę, że jest to możliwe i bardzo liczę na to, że Niemcy będą odgrywać wiodącą rolę nawet w tych trudnych czasach. No i jednak, bym wolał, żeby wiodącą rolę odgrywała Polska i tutaj gwiazdka. Za wyjątkiem wiodącej roli w wysyłaniu swoich obywateli na śmierć. Tutaj to jednak, proszę bardzo, wy wszyscy aktywiści idźcie przodem, a my, a my nie. Tyle, drodzy Państwo. A jeszcze raz proszę, piszcie w komentarzu, kiedy Waszym zdaniem dostała polskie obywatelstwo anne Appelbaum, od kogo, kto wtedy rządził w Polsce i czy to Waszym zdaniem dobrze czy źle. Chętnie poczytam Wasze komentarze. Do zobaczenia. Pa!